poniedziałek upłynął termin składania ofert w konkursie ogłoszonym przez Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Poszukiwano sponsora tytularnego nowej hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena. Pomysł nie jest nowatorski. Wiele obiektów sportowych w naszym kraju ma takich sponsorów, chociażby PGE Narodowy. Miasto nie liczyło na sponsora tak dużej rangi, ale jakieś nadzieje ze sponsoringiem wiązało. Jednak do chwili zamknięcia wydania naszych wydarzeń do dyrekcji OSIR-u nie wpłynęła żadna oferta. Jak nas poinformował Grzegorz Krysa, zastępca dyrektora ośrodka, w najbliższym czasie nie jest planowana powtórka naboru ofert. Do pomysłu powrócimy prawdopodobnie za rok, powiedział nam dyrektor Krysa. Hala jeszcze się buduje, najbliższy sezon Ślepska w Plus Lidze pozwoli potencjalnym sponsorom zobaczyć, jaką popularnością będzie cieszył się obiekt i może wówczas decyzja okaże się łatwiejsza, uzasadnił. Awans Ślepska do Plus Ligi dobrze wróży na przyszłość. W Suwałki Arenie pojawią się przecież najważniejsze sławy polskiej siatkówki, a za nimi kibice.